Nie wiem, czy wiecie, ale na Gagarina nie powstaje tylko nowa linia tramwajowa. Powstaje również nowy kolektor ścikowy, w którym właśnie się znajduję. Zapraszam na film. Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, cześć, czem Avizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał, ale z trochę innej inwestycji niż powiedziane jest w Insze, bo jest to inwestycja budowy nowego kolektora Mokotowski BIS, który w tym miejscu jest naprawdę niesamowicie ogromnym elementem infrastruktury podziemnej, jeżeli chodzi o kanalizację. W tym miejscu będzie on właśnie bezpośrednio wyrzucać swoje ścieki wody opadowe do kolektora nadbrzeżnego, skąd będzie je płynąć dalej w kierunku oczyszczalni. Natomiast tutaj możemy zobaczyć właśnie ten kolektor, który się znajduje na dole. Mokotowski BIS, bo tak się nazywa, będzie mieć długość 1,200 km, średnicę 2,8 metra i jest budowany z metodą mikrotunelingu. To znaczy, że jest pod ziemią wszystko wykonywane. Cały tunel jest robiony na zasadzie tarczy i to nie jest tarcza TBM, taka, która po prostu za sobą składa tubingi. Tutaj jest to robione inną metodą, tutaj tarcza jest pchana przez tunel de facto, który jest za nią tworzony. Tunel jest sklejany właśnie z takich krótów, które tutaj widzimy i one są wpychane bezpośrednio w komorze startowej. Robi wrażenie, prawda? Duży, ciemny całkowicie, ponieważ jest aktualnie, nie ma tutaj większych prac prowadzonych, tak? On właściwie jak już powstanie, zostanie złożony w jedną całość, to już jest gotowy. Jedyne co, to trzeba zrobić małe uszczelnienia bezpośrednio przy łączeniach tych części rur i to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o te prace wewnątrz tunelu. Oczywiście trzeba zmontować wszelkiego rodzaju okablowania i inne sprzęty, które się znajdują w tunelu podczas budowy, a później on jest już właściwie gotowy do użytkowania, dlatego jest również teraz całkowicie ciemny. Nie ma teraz nim też również żadnego przejścia, ponieważ jest ślepy, bo od drugiej strony są prowadzone prace przy budowie drugiego odcinka. Ponieważ cały ten odcinek budowy tego kolektora jest podzielony jest na dwa odcinki. Pierwszy odcinek to jest długość 580 metrów właśnie tunel, który już powstał i właśnie widzieliście. I drugi to jest 480 metrów w kierunku ulicy Spacerowej. Teraz się znajdujemy bezpośrednio obok ulicy Czerniakowskiej, gdzie jest właśnie jedna z komór, w których była wyjmowana tarcza, która to drążyła. Tarcza też jest potężna, ponieważ to jest tarcza, która się nazywa Jolanta i waży raptem 15 ton. Oczywiście, żeby wyjąć taki wielki obiekt z tego miejsca, trzeba było tutaj musiał przyjechać specjalny dźwig i wyjmował ją, tak samo również ją wkładał w pierwszym miejscu, w komorze startowej. A w tym miejscu, jeszcze wracając do Czerniakowskiej, możecie zobaczyć trzy rury, które są bezpośrednio łącznikami z kolektorem nadbrzeżnym, gdzie będzie po prostu całe ścieki przepływały z jednej na drugą stronę skrzyżowania i tutaj już większych prac nie będzie. Również cała telekomunikacja będzie przyciągnięta tą mniejszą rurką. Rurą oczywiście. Tutaj lecimy bezpośrednio dalej. Jak widzicie, właściwie większych prac, jeżeli chodzi o budowę kolektora, tutaj nie ma. Oczywiście trwają prace na górze przy odwodnieniu i innych rzeczach, które będą się dziać bezpośrednio pod jezdnią, ale same prace dzieją się głównie pod ziemią, jeżeli chodzi o budowę nowego kolektora, więc większość prac tych po prostu jest niewidoczna na powierzchni. Natomiast tutaj datujemy do części technicznej, gdzie jest całe sterowanie tarczą, jak i również są właśnie wkładane te wszystkie rury. Tak to wygląda z góry i to nie jest ta tarcza. To jest właśnie ten tunel ślepy, o którym wam mówiłem, że jest wszystko zaślepione, bo od tego miejsca tarcza się odpycha. I to jest bardzo ciekawa metoda, ja właśnie o niej wam powiem, jak to jest robione. Teraz zobaczycie nowy tunel, który powstaje i on aktualnie jest w ruchu. Co najciekawsze, cały tunel tej metodzie budowy jest pchany, a mianowicie jak tarcza się przemieszcza w takim miejscu. Tarcza oczywiście tak samo jak tarcza TBM wierci, ma wielką głowicę i waży bardzo dużo ton. Mniej więcej 15, a cała głowica tarczy waży około 91 ton i ma długość 7,5 metra, a średnicę to około 3,5. Tak wygląda tunel, który już ze sobą
stworzy. Natomiast tarcza nie tworzy za sobą tunelu, a tylko i wyłącznie wierci, w przeciwieństwie do tarczy TBM, ponieważ w tym miejscu wchodzi ciekawostka. Mianowicie za tarczą jest od razu ustawiony tunel i tarcza nie odpycha się od tunelu, tylko od tej ściany, którą widzieliście przed chwilą. To znaczy, w tym miejscu, w komorze, w której aktualnie się znajdujemy, są wkładane elementy tunelu, następnie siłownikami te elementy tunelu są pchane w kierunku tarczy, która się tam dalej znajduje na końcu tego tunelu i w ten sposób tarcza się przesuwa w dalszym kierunku, akurat w kierunku spacerowej. To znaczy, że cały tunel jest pchany, a na początku tarcza i w ten sposób jest wiercony cały ten tunel. Ciekawe, prawda? De facto można by powiedzieć, że właściwie znajdujemy się w tunelu, który się przemieszcza. Od razu wam odpowiem, na okres krótkiego czasu, bo ja tu byłem na 10-15 minut, tarcza akurat była wyłączona, bo i tak miała trochę trudniejszy teren, bo też prędkość, z jaką ona wierci tunel, jest różna w zależności oczywiście od warunków. Średnio to jest na dobę mniej więcej 12-14 metrów, a jakbyście byli ciekawi, ile, jaką długość ma taka jedna ta ruda, to jest około 3, to jest dokładnie 3 metry. I w tych wszystkich rurach, które tutaj widzicie, jest poprowadzone wentylacja, oczywiście powietrze sprężone, urobek, czyli ziemia sprzed tarczy jest wypompowana, jak i również całe okmelowanie techniczne, bo w samej tarczy nikogo nie ma. Jest zarządzana całkowicie zdalnie właściwie w tym miejscu. Po kablach wszystko jest wprowadzone. Tutaj znajduje się całe zaplecze techniczne, skąd są wysyłane wszystkie komunikaty i polecenia do tarczy, która tam dalej drąży. Tarcza może drążyć we wszystkich czterech płaszczyznach, czyli do góry, do dołu, na lewo i prawo. Może wykonywać zakręty, więc to jest ciekawostka. I tutaj macie te całe zaplecze, te siłowniki, które widzieliście na dole, jak i również dźwig, z którym są właśnie wkładane nowe elementy rury, które tutaj jeszcze są na zapleczu, czekają bezpośrednio na położenie na dół. Ponieważ, jak możecie się domyśleć, to wymaga dosyć dużej logistyki i ponieważ cały tunel jest przepychany de facto, to trzeba pamiętać, że zawsze może coś pójść lekko w innym kierunku, niż by się wymagało. I również trzeba pamiętać, że po prostu z czasem ten tunel zawsze będzie osiadać, po prostu duże ciśnienie się tworzy. Dlatego, aby można było poprawić tunel, oczywiście można lekko zmienić trasę całego tunelu, który jest drążony samą tarczą na początku. Ale również można to robić w specjalnych takich stacjach, które są wewnątrz tunelu. Jak widzicie, tutaj właśnie jest jedna z takich stacji, którą można lekko mały fragment tunelu skręcić, wypoziomować i dostosować do tego, jak powinien wyglądać. Więc tak to wygląda, taki ten element. No tutaj są też oznaczone takimi X-ami czerwonymi z zewnątrz te elementy rury i one po prostu mają specjalny taki system, żeby mogły, jeśli będzie potrzeba, po prostu będzie można lekko skorygować sam tunel. To nie jest jedna nietypowa rura. Są też rury, które są smarujące, ponieważ wszystko jest właśnie przepychane, cały tunel. To są też takie rury, które są samosmarujące, aby po prostu łatwo i dobrze i lekko przechodziło, w miarę oczywiście, pod tym całym gruntem, który się znajduje na górze, na dole, po bokach, po lewej i prawej, po prostu z każdej strony. Więc tak to wygląda. Sama tutaj jest całkowicie szczelna i są tylko wykonywane połączenia wewnętrznej warstwy wykonanej z PEHD. A w tym miejscu znajduje się to, co jest wywiercone, czyli ta cała ziemia, która się profesjonalnie nazywa oczywiście urobkiem, jest w tym miejscu przetwarzana, osuszana i później wywożona z tego miejsca. Bezpośrednio ciężarówkami, po prostu do składowisk, gdzie taki urobek jest dalej składowany i przetwarzany na kolejne materiały. No i w ten sposób on znika po prostu z tego miejsca, gdzie wcześniej przez kilkaset tysięcy lat był. Tak jak powiedziałem, nie tylko i wyłącznie jest wiercone w piasku, czyli w lekkim materiale, ale również w innych materiałach takich jak skały czy inne rzeczy. Wtedy oczywiście długość budowy jest wydłużona na takim odcinku, ale to całkiem nieźle tutaj bym powiedział, że im idzie. Też cały tunel jest trochę oświetlony podczas budowy, ale podczas już po zakończeniu budowy jest wszystko wygaszone, no bo po prostu ścieki nie muszą być oświetlone, umówmy się szczerze. To nie jest jakiś tunel metra, że po prostu trzeba prowadzić jakieś prace serwisowe, szyny czy inne rzeczy wymieniać. Tu jest wszystko już właściwie, jak się wybuduje, to już jest wszystko gotowe i w ten sposób to jest tutaj prowadzone. Tutaj możecie zobaczyć właśnie przy przystanku spacerowa tą drugą komorę demontażową, gdzie właśnie tarcze będą wyjmowane, znaczy tarcze. Ta jedna tarcza Jolanta będzie tu wyjmowana. W tym miejscu ona dotrze i w tym miejscu będzie wyjęta na powierzchnię.
A za ile dotrze? No zostało jej mniej więcej, jak ja byłem, to było parę dni temu już, około 150 metrów, więc teraz możecie sobie obliczyć, że jest już trochę tego mniej. No i liczymy oczywiście, że to się wszystko skończy całkiem niedługo. Same wydecenie mniej więcej zakończy się w przeciągu około miesiąca, a pozostałe elementy tutaj, jeżeli chodzi o prace tunelowe, potrwają pewnie za jakieś jeszcze 2-3 miesiące dłużej. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że taki specjalny film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i cóż nie mówić. Dziękuję bardzo serdecznie MPWiKa warszawskiemu, dzięki którym mogłem faktycznie tutaj wejść i zrelacjonować Wam bezpośrednio tą budowę z samego kolektora, który jak widzieliście całkiem jest ciekawym miejscem. W Warszawie powstają jeszcze dwa takie duże właśnie wielkie kolektory, Lindiego Bis i Wiślany, i obydwa mają być zrealizowane do końca tego roku. A jeśli chcielibyście, żeby takich było więcej inwestycji właśnie o kolektorach czy o wodociągach warszawskich, dajcie mi znać też w komentarzach, to może coś uda mi się jeszcze nagrać z innych inwestycji, które są prowadzone w Warszawie. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!